Sure. Żebyśmy wykorzystali to, co dzieje się teraz w duchowej rzeczywistości. Jesteśmy w jakimś miejscu takiego, nazwałbym to przeskoku, jeżeli chodzi o służbę. I mamy bardzo dużo takich bardzo klarownych Bożych ukierunkowań. Ale to, od czego chcecie się modlić w ogóle o was, to weź to troszkę tak, bo to jest chyba za głośno, mam wrażenie. Nie jest za głośno. Dobrze jest, okej, okay, dobrze. Modlić się, ale to później. Natomiast chciałbym teraz, żebyście uznali to, o czym mówi Bóg, jeżeli chodzi o moment, kiedy przychodzisz w miejsce, w którym się modlisz. Jest napisane, że jeżeli wchodzisz do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie. Oni tak mówili o świątyni, mówili na to dom Boży. No to nie jest dom Boży. Ten budynek to nie jest dom Boży. Ale domem Bożym jesteśmy my. Teraz, kiedy my się tu zbieramy, to my tworzymy świątynię. To słowo dotyczy nas. Chodzi o to, żebyś powiedział dzisiaj Bogu, że jesteś gotowy usłyszeć więcej niż do tej pory usłyszałeś. Że jesteś gotów przyjąć do swojej duszy więcej niż przyjąłeś do tej pory. Jest taki moment. Jest taki... powiem tak. Są etapy, proroczo to powiem. I są takie momenty, kiedy otwiera się duchowa przestrzeń i kiedy ona się przymyka. Ona się otwiera i się przymyka. Zawsze mamy dostęp do Boga. Ale kiedy złapiemy taki etap, wyczajmy tą promocję. I Paweł o tym mówi. Żeby na tym być skupionym. Że takie promocje, one powstają. I wierzę, że jesteśmy kierowani przez informacje prorocze, aby teraz przyjść do Boga i powiedzieć: Boże, ja chcę teraz słyszeć więcej niż do tej pory słyszałem. Teraz chcę to usłyszeć. Chcę dziś to usłyszeć. Ja nie wyjdę z tego miejsca, dopóki ja dzisiaj nie usłyszę więcej niż do tej pory. Ja chcę, żebyś był w taki sposób nastawiony do Boga dzisiaj. Żebyś powiedział: ja nie wyjdę stąd, Boże, dopóki nie usłyszę więcej niż do tej pory. Pomóż mi, Duchu Święty, udrożnić moją duszę na słyszenie więcej niż do tej pory. Więcej. Rozumiecie? Jedna dodatkowa informacja może być tym puzzlem, który jest ci potrzebny. Rozumiesz? Więc tak się módl dzisiaj do Niego. Powiedz: Boże, ja chcę więcej niż do tej pory usłyszeć i nie ruszę się z tego miejsca. Ojcze, Ty słyszysz naszą wiarę. Słyszysz głos naszej wiary. Ja wywyższam Ciebie, Boże, który reagujesz na naszą wiarę. Który reagujesz swoją mocą na naszą wiarę. Ja wywyższam Ciebie, Boże, nad każdym z nas, który wierzy teraz w te słowa, który przyjmuje te słowa jako słowo prorocze na bieżący moment. Ojcze, ja modlę się teraz. Ja chcę, żeby uszy ludzi były udrożnione jak nigdy dotąd. Ja chcę, żeby ta promocja była wykorzystywana, Ojcze. Ojcze, Ty jesteś głosem do naszego życia 24 godziny na dobę. Ale wierzę, Ojcze, że dzisiaj jest ten moment, w którym usłyszymy więcej niż do tej pory.
wzywam Twojego imienia, Jezus, nad duchowymi uszami ludzi. W tym miejscu ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Ja mówię, że uszy nasze są utroszczone, że dzisiaj słyszymy więcej niż do tej pory. Ojcze, wykorzystujemy tą promocję. Uwielbiamy Ciebie. Ascendi la ora sero. Ascendi la rimare o shanta talara price. Ascendi la ora sina de marana prima de la sai. Ascendi la ora hai la sama. Ascendi la ora. Yeshua. Yeshua. Jesus, 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 Jes
Jezus, 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 Ty się zbaw, coś tam.
naszych myśli będziemy doświadczać wielkich rzeczy. Amen. Pierwsza modlitwa z Gowy miała miejsce w Wieczorniku, kiedy wszyscy oczekiwali na Ducha Świętego. Oni chcieli obecności Ducha Świętego. Zgodzili się i popłynęła potężna moc. Nie ganiajcie się tym teraz. Nie ganiajcie się, proszę was. Zgódźmy się o to, co powiedział Artur. Możemy daleko dalej dzisiaj usłyszeć Boga. Może słyszałeś, ale mnie nie ruszyło barier, które były na twoim sercu. A dzisiaj usłyszysz po raz drugi, po raz trzeci. I padnie blokada, i padnie karozja, i padnie coś, co zbudował diabeł w twoim sercu, jakieś miejsce autorytetu. Ale zgódźmy się na poziomie serca. Nie pozwól, żeby jakakolwiek drobna myśl rozproszyła ciebie teraz. Jesteśmy Kościołem, nie jesteśmy klubem wzajemnej adoracji. Jesteśmy Kościołem. Jesteśmy Kościołem Boga żywego. Amen. 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 Ojcze, my dziękujemy Tobie za Twoją cudowną obecność. Yeah.
Kręga Twa wciąż objawia się, Tobie dziś kłania się. Ciężar, my to usuwamy, usuwamy wszelki ciężar. Bóg, masakra, masakra, masakra. Rozwiązałem. Widział mnie jak Adam. Jak lecieliśmy helikopterem, przesuwaliśmy się wzdłuż i wszerz. Ale nie lecieliśmy w górę. Na górze były betonowe elementy, takie duże betonowe elementy, które zazębiały się za siebie i tworzyły znowu przestrzeń. Bóg powiedział do mnie w tym śnie przez proroka: wyrzuć ciężar, zrzuć ten ciężar. Trzeba się znieść tam. Musimy iść wyżej. Te luki się zamykają i otwierają. Nie wystarczy, że przesuwamy się tylko w naszych służbach i działaniach na płaszczyźnie, na której jesteśmy. Musimy iść jeszcze wyżej. Bo im wyżej, tym lepiej widać. Kiedy usłyszałem to proroctwo, modliłem się. Bóg powiedział do mnie tak: zobacz, co Ci dałem. I mówię dzisiaj do Was: zobacz, co Ci dał Bóg. Zobacz, co masz do tej pory od Boga. I Bóg do mnie powiedział: musisz to widzieć cały czas, co Ci dałem. Zobacz, co Ci dałem. Nie spinaj się, bo zobacz, co Ci dałem. Nie zapracowałeś tam. Nie wypracowałeś tego. Nie zasłużyłeś na to. Nagiąłem dla Ciebie rzeczywistość i czas. Schowałem Cię przed wzrokiem tych, którzy chcieliby Cię zniszczyć. Musisz być wysoko, żeby to widzieć cały czas. Bo jak będziesz zbyt nisko, to Ci będzie to uciekać. Będziesz walczył i zwyciężał, masz Ducha Świętego. Ale musisz się wznieść. Trafić w tą lukę. Wyjść poza betonowe niebo. Musisz iść wyżej. Musisz to widzieć teraz. Powiedz: Boże, widzę, co mi dałeś. Zrzucam wszelki ciężar. Wszelki ciężar sami i swojej służby idę wysoko. Widzę to. Widzę to. Bóg Święty wskazuje ludziom. Niech widzą, co dostali od Ciebie. Niech skupią się na tym, co dostali od Ciebie. Nie na tym, co jeszcze brak. Nie na tym, co jeszcze muszą. Ale na tym, co dostali od Ciebie. Niech skupią się oczy. Yeah.
Duchu Świętego, Ducha wobec Twojego wewnętrznego prowadzenia. Ja modlę się o to, że niech to będzie fansz też uciąć. Ustanawiamy to. Ustanawiamy to. My tego chcemy. Uwielbiamy Cię.
uwielbiamy Cię. Szakadalane wędre, lekoro, boro, serdero. Wyobrażaj, że z tego bardziej ty na tym czas. Pyrochy, numerary, dobre badalicze. Nie ma końca, uszlachetniamy w tym życiu. Nie ma końca świeżości, która może wpłynąć. Nie ma końca. Idziemy po nowe, po nowe, po nowe, idziemy po nowe.
wzniosłeś w górę. Cię, koro.
tym, żebyś pomodlił się o nic, ponieważ podjęłam pewne kroki w swoim życiu i chcę zacząć je realizować. I potrzebuję waszej modlitwy. Dostałam od Boga takie słowo, że świątkinie, a ja śpiewam piosenki dla Jezusa. Jezus nie chce, żebym śpiewała dla Niego piosenek. Amen. Mam iść dalej. Chciałbym coś zrobić, pozwalałem do roku przyjść i chciałabym, żebyście się o Niego modlili. Wiem, że to będzie znaczący krok dla naszego Kościoła, ponieważ bez żadnej megalomanii wielkim jestem. Pomóżcie się, Artur z Michałem. Ażeby mieli Jezusa Chrystusa. Twoje autorytetem uszedł w prorokami. Uwalniamy teraz każdy do tego, aby śpiewała w miejscach publicznych, aby w tych miejscach była światłem dla ludzi. Ojcze, modlimy się, aby się posłał w miejscach, w których będzie mogła docierać do setek tysięcy ludzi. Aby moc Twojego Świętego Ducha, która będzie działała przez nich, dotykała tych ludzi tak, aby byli przekonywani o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Aby to, co będzie wychodziło z jej ust, z jej gestów, z jej dział, było mocą uderzeniową, skupiony świat, aby otwierało to drogi do zbawienia ludzi. Ojcze, torujemy jej drogę teraz i posyłamy ją w imieniu Jezusa. Posyłamy ją we wszystkie miejsca, Ojcze, gdzie będzie mogła, Ojcze, manifestować Twoją moc, wchodząc w środowisko, Ojcze, będąc Twoim głosem, w odpowiedni sposób, w imieniu Jezusa. I Twoje aniołowie zawsze będą wokół i dbają. Yeah.
pięć zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi, a gdy oblubienica długo nie było, zdrzemnęły się wszystkie zostały. Wtedy po północy powstał krzyk, oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas dotknęły się wszystkie te panny i oporządziły swe lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyźcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. A to odpowiedziały mądre o nie, gdyż mogłoby im na mnie starczyć i wam. I czy to sprzedawców i kupcie sobie, a gdy one odeszły kupować na przedoblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Namaszczenie jest twoją drogą, twoją bronią. Masz je i musisz o nie dbać. Musisz o nie dbać. Jakiś czas temu, kilka dni temu, inny prorok miał sen. Ja i Agata planowaliśmy samobójstwo. Świadome samobójstwo. Planowaliśmy je w pełni władz umysłowych. W tym śnie postanowiliśmy zakończyć naszą służbę. Zejść z urzędów i popełnić samobójstwo. Kiedy pisałem wczoraj modlitwę wstawienniczą do wstawienników, wracałem z trasy. Zachciało mi się w jednym momencie wymiotować, rozbolała mnie natychmiast głowa. Nie mogłem się pozbierać, musiałem się natychmiast przespać. Jest bardzo silny nacisk demoniczny na to, aby ludzie, którzy są w naszym kościele i w zespole, wycofywali się z miejsca, w którym postawił ich Bóg, aby porzucali włożone w nich namaszczenie, odchodzili i rezygnowali z dalszej drogi w tym namaszczeniu. To zbiorowy atak. Wstawicy się modlą o to, przeciwko temu przez cały czas trwają. Ale chcę, żebyście rozumieli, na czym diabłu zależy. On nie może ci tego zabrać, więc chce, abyś to sam porzucił. Abyś powiedział, tak, nie idzie mi, jest mi trudno, nie wiem, czy dam radę, może się zajmę czymś innym, może spuszczę z domu, może nie będę już biegł w takiej dynamice. Może już nie muszę, może nie potrzeba. To demony. Tak postąpiły głupie panny. To głupie panny tak postąpiły. Mądre zaopatrzyły się. Cały czas dbały o to, aby namaszczenie było. Nie tylko ich lampy były pełne, ale jeszcze miały dodatkowe naczynia, w których trzymały oliwę. Do wielu z was może przychodzić zniechęcenie, chęć cofnięcia się, myśli pod tytułem przecież chodzę z Bogiem, mogę sobie inaczej te życie ułożyć. Nie jeden już odszedł z tego kościoła, tak myśląc. Nazywali to, jesteśmy teraz blisko z Panem. Żaden z ludzi, którzy odeszli od nas, nie są blisko z Panem. Są blisko ze swoją duszą. A rozumiecie? Mówią, że to jest blisko z Panem. To jest blisko ze swoją duszą. Nigdy się nie możecie uspokoić. Nigdy się nie możecie dać ucywilizować. Nigdy się nie możecie zestarzeć. Nigdy, nigdy, nigdy. Nikt z was nie może tego zrobić.
nie możecie się stać przeciętnymi chrześcijanami, zwykłymi, normalnymi chrześcijanami. Nie możecie! Musicie dbać o swoje namaszczenie. Musicie być niecywilizowani. Musicie być dziwni w swoich działaniach. Inni niż ten chory system. Jeżeli komuś z was przychodzi do głowy teraz myśl, że mogę inaczej lub w ostatnim czasie miałeś taką opresję być, chcę to zgromić nad tobą osobiście. Nie masz prawa się wycofać. Ty nie jesteś zwykłym chrześcijaninem. Ty jesteś człowiekiem ruchu przebudzeniowego, mądrą panną. I musisz dbać o swoje namaszczenie. I musisz chodzić w moc świętego ducha. Musisz! Bo to jest sprawa życia lub śmierci. Postawił cię Bóg, to samobójstwo. Samobójstwo. Rozumiesz? To samobójstwo. Za tym stoją duchy śmierci. Duchy śmierci. To one mówią, uspokój się, wyluzuj. Nie wolno ci tego robić. Ja w imieniu Jezusa przeklinam demoniczne siły śmierci na ludzi. Ja ogłaszam teraz, że żaden z naszych ludzi nie zejdzie z urzędu, na którym jest. Że żaden z naszych ludzi nie złapnie się z drogi, na którą go postawił Bóg. Że żaden z naszych ludzi nie zrezygnuje z drogą tego namaszczenia, które na nim jest. Ja to ogłaszam w imieniu Jezusa. 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 W imieniu Jezusa, do ostatnich dni, do ostatnich dni, do ostatnich dni. Ja mówię, żaden z naszych ludzi nie zestarzeje się w imieniu Jezusa. Żaden z naszych ludzi nie osłabnie w drodze. Żaden z naszych ludzi nie zejdzie z urzędu w imieniu Jezusa. Żaden z naszych ludzi nie utraci ani krawa namaszczenia, które złożył z niego Bóg. W imieniu Jezusa ja odnawiam siłę ludzi. Odnawiam to przez imię Jezus. Ja odnawiam to w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja to odnawiam przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Ja to odnawiam. Odnawiam to przez imię Jezus. 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 Bóg coś ci dał i musisz coś zadać. Przez imię Jezus, przez imię Jezus, on zawsze będzie dodawał do tego, co ty robisz ze swoim namaszczeniem. On będzie cię pomagał odnajdować to, co gdzieś ci zaginęło. On, Święty Duch, będzie pomagał ci, ale musisz chcieć, ty musisz powiedzieć, ja nie zgadzam się na to, aby jakikolwiek najdrobniejsze nawet namaszczenia zniknął z mojego życia. Albo wyszło za mąż. Nabyliście różnych rzeczy w życiu. Dóbr Bożych. Ale zaproszenie na ucztę cały czas ma to samo brzmienie. Chodź. Chodź. Nieważne, jak wielki wyrośniesz w służbie swojej, nie możesz się ucywilizować. Nie wolno ci się ucywilizować.
Nie wolno ci uspokoić. Nie wolno ci być zwyczajnym. Musisz być twardy, ale nie zwyczajny. Rozumiesz? Niezwyczajny. Tak tylko widzę w swoim życiu, że do czegoś się upodabiam. Do czegokolwiek. Od razu pokutuję. Od razu. Jeśli moje zachowanie, wygląd, słowa zaczynają się do czegoś upodabniać, przyglądam się temu, mówię, nie, to mnie zatrzyma. Ja mam namaszczenie, które jest od świętego. Masz namaszczenie, które jest od świętego. Unikalne namaszczenie. Unikalne namaszczenie. Halleluja. Unikalne namaszczenie. Rozumiesz? Nie musisz wierzyć temu namaszczeniu. Kiedy ostatnio założyłem rękawicę bokserską i wytrzaskałem Artura po twarzy, musiałem wierzyć w moje namaszczenie. Musiałem wierzyć, że ten on odejdą. A on nie obrazi się na mnie. Musisz wierzyć w namaszczenie. Szanować to namaszczenie. To jest twój skarb. Wokół tego budujesz charakter. Wokół tego budujesz wspólnotę. Wokół tego wszystko się dzieje. To unikalne. Wywyższamy Ciebie, Boże. Szkatolo raz i katene mate. Tua sale lele lecha da marcena halabas. Halelore masen. Chciałeś być zwyczajny. I dziękuję za namaszczenie, które jest nadzwyczajne. Nadzwyczajne. Wszystko, czego chcę, chwała Pana Jezusa. Wyszła w Tobie, Święty Boże nasz. To chwała dla Jezusa.
Amen. Bo to jest równy to.
to prawdziwie. Według namaszczenia, które na nim jest i osobowości, którą ma, szerzy Królestwo Boże, jest jednocześnie szczęśliwym człowiekiem. On tym żyje, niczego nie udaje. Nie jest usługującym w pracy, a nie usługującym w domu. Po prostu jest sobą. I każdy dzień ma sens. U mnie każdy dzień ma sens. Tylko Ty zdobyłeś serce me.
Dzięki
Yeah.
anioła światłości, tak się może pochować. Ale wszystko to, co nie przynosi w twoim życiu, w życiu, to jest Bóg. Kiedy wierzysz, kiedy masz prawidłową postawę, kiedy masz super intencje i coś ci nie idzie, to znaczy, że uwierzyłeś w jakieś perfidne kłamstwo. Przyszedł diabeł, rozumiem, że przybrał się szmaciarz i przedstawił ci się jako Bóg i powiedział, wierz we mnie. Ale Bóg powiedział, że ci, którzy uwierzą w imię moje, takie znaki będą mi towarzyszyć i przede wszystkim przyszedł po to, abyś ty miał życie. Amen. Abyś miał życie, abyś obfitował, abyś się cieszył, abyś nie chodził w ciężarach, abyś cieszył się każdego dnia z tego, że zostałeś zbawiony. Aby świat widział, że nie ma tego, co masz ty. Że nie masz tego, nie mają tego, co masz ty. Wiecie, że niewiele potrzeba. Niewiele potrzeba. Bliskość z Bogiem jest bardzo wyczuwalna. Jest taki jeden uwielbieniowiec. On ma wielki zespół, ale zawsze mnie fascynowało, jak siadał sobie na scenie i zaczynał grać na gitarze. Kiedy uderzał w struny, ja zawsze płakałam. On robił jedno uderzenie w strunę. Ja byłam za ramionami. Ja wiem, co to jest. I Duch Święty do mnie mówi, to jest bliskość ze mną. Amen. Bliskość ze mną jest odczuwalna. Czujemy jego zapach. Czujemy obecność Boga w życiu drugiego człowieka. To, co Bóg do nas powiedział o modlitwie, to jest kluczowe. Z modlitwy, z tego pułapu wszystko się będzie działo. Modlitwa w kościele, kiedy jest na odpowiednim miejscu, modlitwa w życiu człowieka, kiedy jest na odpowiednim miejscu, ona jest widoczna. Ona jest widoczna. Modlitwa w życiu człowieka jest widoczna, ponieważ wszystkie symptomy diabelskich wstępów odchodzą. Rozumiecie? Ja szydzę z ciebie, diable szydzę. Ja szansów twoich nienawidzę. Ja szydzę z ciebie, diable szydzę. Ja planów twoich nienawidzę. Najdrobniejszy problem z fizycznym słyszeniem. Stoi ci w uszach, coś się dzieje. Do przodu chodź. Każdy ma problem z uszami. Było słowo objęte przed nabożeństwem dzisiaj. Ewangeliście, bądźcie świadkami. Kończę na nich ręce. Pozdrawiajcie je. Słuch. Fizyczny słuch. Podchodźcie do mnie. Bądźcie się, proszę. Zatem wielokrotnie stoją demoniczne siły. Nie są tylko to nie jest koniecznie schorzenie fizyczne. Pamiętajcie o tym. Przez imię Jezus biorę autorytet nad każdą demoniczną siłą stojącą za problemem ze słuchem u tych ludzi. Ja przez imię Jezus usuwam w tej chwili każdy problem ze słuchem. Ja w imieniu Jezusa udrażniam w tej chwili uszy, całe kanały słuchowe. Przez imię Jezus ja wyrównuję ciśnienie teraz w uszach u tych ludzi. Przez imię Jezus ciała przyjmujcie pełne uzdrowienie, a demony na tym stojące odchodźcie teraz, przez imię Jezus. Uszy słyszycie, przez imię Jezus. Przez imię Jezus.
ciebie ciśnienie w uszach się wyrównuje teraz przez imię Jezus. Wszelkie problemy ze słuchem odchodzą przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Wszelkie zapalenia w uszach odchodzicie teraz przez imię Jezus. Ciała przyjmujecie pełne uzdrowienie teraz. Przez imię Jezus. Jezus. Przez imię Jezus. Zdrowe ciała. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Zdrowe ciała. Uszy słyszą wyraźnie. Najdrobniejszy szmer. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Często jest tak, ponieważ jesteśmy trójjedyni, że kiedy są demoniczne ataki na sferę słyszenia Boga, to mogą przydać organy związane z uszami. Tak jest ze wszystkim. Jesteśmy istotami z ducha, duszy i ciała. Mniej więcej za 60%. Nawet więcej procentami chorób stoją demony. I one są związane z tym, co się dzieje w rzeczywistości duchowej wielokrotnie. Rozumiecie? Dlatego nie zgadzajcie się. Cokolwiek się dzieje z wami, nie zgadzajcie się, że coś się dzieje z uszami, z oczami, z mową, z czymkolwiek. Jak będziesz się robił coraz starszy, będą ci przychodzić i będą ci mówić: to jest czas, żebyś zaczął słabo widzieć. Już czas. Już jesteś po 40, już czas. No. Nieważne, co się dzieje, jaki jest twój wiek. Ciało ma być zdrowe. Masz prawo do zdrowego ciała. Zobaczysz efekty. W wieczności zobaczysz efekty.
wieczności. Wielu efektów nie zobaczysz dzisiaj, ale to namaszczenie wykona pracę. Dlatego jest napisane, żeby przez nadprzyrodzoną mądrość Kościoła, nadziemskie władze, zwierzchności i mocy mogły być dotknięte. Rozumiecie? To znaczy przez to, co jesteśmy w stanie zrobić. Przez to, w jaki sposób jesteśmy w stanie uwolnić potencjał. Siadajcie przy.